Legnica nie cierpi na nadmiar terenów zielonych i każdy skrawek trawy, szczególnie w najbardziej zabetonowanej części miasta, na osiedlu Piekary, jest na wagę złota. To jednak głęboko w poważaniu miał wykonawca remontu ulicy Piłsudskiego, jaworska firma Comde, która, co widać na załączonym obrazku, nie ma w zwyczaju po sobie sprzątać. Wszystko jest rozorane, jest dużo błota. Jak był śnieg i było zamrożone, można było tędy chodzić, a teraz nie bardzo, aczkolwiek ludzie przychodzą tutaj z psami, no bo nie ma innego wyjścia. Przecież budowa została ukończona, ktoś odebrał. No to ja tutaj nic nie mogę, ja mogę tylko najwyżej ponarzekać, że wygląda tak, jak wygląda. Jeszcze materiały budowlane to jeszcze jak materiały, ale tam widzi pan śmietnisko. Wykonawca remontu ulicy pracę ukończył w listopadzie zeszłego roku. Na czas trwania modernizacji pobliskie tereny zielone stały się placem budowy. To tu składowane były materiały i parkowane koparki. I na to, jak usłyszeliśmy od przedstawiciela zarządu dróg miejskich, firma miała zgodę. Na zorganizowanie w tym miejscu wysypiska śmieci już nie. To chyba nie tak powinno wyglądać po budowie, która została zakończona już jakiś czas temu. Oczywiście do zakresu obowiązków wykonawcy zawsze należył, oprócz wykonania poprawnego robót podstawowych, również uporządkowania terenów, które zajmował w okresie wykonywania prac. Tu, gdzie się znajdujemy, jest to taki teren. Wykonawca absolutnie jest zobowiązany do uporządkowania i na pewno zostanie to wyegzekwowane w najbliższym czasie. Najbliższy czas, jak zapewnił nas Damian Nowakowski z jaworskiej firmy Comde, nastąpić ma już jutro. Przedstawiciel generalnego wykonawcy nie chciał wypowiadać się do kamery. Wyjaśnił jedynie, że uprzątnięciem terenu zająć się miał jeden z podwykonawców. Zapewnił nas, że firma nie miała pojęcia o tym zaniechaniu i że teren uprzątnięty zostanie błyskawicznie. Gdyby jednak wykonawca spóźniał się ze sprzątaniem, inspektor nadzoru nie pozostawia złudzeń. Czego będziecie oczekiwać od wykonawcy? No w trybie pilnym oczywiście uporządkowania tutaj terenu, wywiezienie materiałów pozostałych, które oczywiście są cennym materiałem budowlanym i na pewno zależy wykonawcy, żeby to zabrać, oraz uporządkowanie takie ogólne, no świadczące zresztą o tym, jak kto ma podejście do ochrony środowiska. No właśnie, bo w tej inwestycji chodziło też o ochronę środowiska, co w praktyce, jak widać wokół, mało kogo już obchodzi, kiedy pieniądze są w kieszeniach wykonawców. Warto powiedzieć to jeszcze raz. Ta inwestycja została sfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Infrastruktura i Środowisko. Bartłomiej Rodak, Wydarzenia.